Co się dzieje z Twoim ciałem po 50 roku życia i co zrobić, żeby mieć lepsze efekty właśnie w tym wieku niż 99% ludzi? O tym m.in. w dzisiejszym nagraniu Bartek Szemraj, serdecznie zapraszam. Bardzo dużo osób, które prowadzimy w strefie przemian naszej kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, jest po 50 roku życia i szczególnie na początku narzeka na to, że w ich życiu się dużo zmieniło właśnie w tym wieku. Z niewiadomych im powodów na tamten moment zaczęli szybciej tyć, mieć mniej energii, gorzej się czuć. No i dlaczego tak się dzieje? Jest kilka głównych powodów. Z jednej strony my jako ludzie po prostu tak mamy, że im jesteśmy starsi, tym nasz organizm może niestety gorzej funkcjonować i to jest prawdopodobnie informacja, którą każdy wie. Zmieniają się hormony, u facetów głównie testosteron, u kobiety estrogeny, ich poziomy są zazwyczaj niższe, co również ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy, na to, jak funkcjonujemy i na to, jakie decyzje podejmujemy. Więc to, że teoretycznie spowalnia metabolizm, obniża się nastrój czy poziom energii, teoretycznie jest normalne. Tylko to, co jest ważne, my możemy z tym bardzo dużo zrobić i niekoniecznie jest tak, że jeżeli kończysz ten wiek, to będzie coraz gorzej. Wręcz przeciwnie, możesz wykonywać mnóstwo rzeczy, o których za chwilę między innymi powiem, dzięki którym mimo tego, że będziesz coraz starszy lub starsza, nadal będziesz czuć się świetnie i mieć lepsze efekty, tak jak już mówiłem, niż zdecydowana większość ludzi. Ważna rzecz, o której muszę też jeszcze powiedzieć w tym filmie, jest taka, że nasze działania na co dzień mają efekty na naszą przyszłość. I teraz tak, jeżeli ktoś ma 50 lat i jego aktywność fizyczna przez ostatnie 5, 10, 15 czy 30 lat polegała głównie na tym, żeby dojść do samochodu albo pójść do lodówki, to nie możemy się dziwić, że nasz organizm źle funkcjonuje. Jakby to jest wypadkowa tego, co działo się przez ostatnie lata. Jeżeli przez ostatnie lata było tak, że raczej nie zwracałeś albo nie zwracałaś uwagi na to, co jesz i raczej jadłaś to, co było pod ręką, albo to, co było smaczne, albo to, co mogłaś zjeść szybko, niekoniecznie zdrowo, no to niestety na tamten moment mogło Ci to pomóc lepiej funkcjonować, bo na przykład zaoszczędziłeś albo zaoszczędziłaś czas, ale z drugiej strony miało to wpływ niestety na Twoje zdrowie. I z wiekiem to będzie wychodziło. To jest kredyt, który zaciągasz i który niestety jak kredyt musisz spłacić. I to nie ma tak, że jeżeli ktoś przez 20 lat się nie rusza albo źle je, to nagle potem się dzieją złe rzeczy same z siebie. Nie, to jest zazwyczaj konsekwencja tego działania. Więc co teraz należy zrobić, żeby temu zapobiec? Dużo się mówi o tym, że na przykład metabolizm spowalnia po 50, dużo się mówi o tym, że na przykład zdrowie kości jest gorsze po 50, 60, że po prostu kości są bardziej podatne na uszkodzenia. Gorzej funkcjonują jelita, mamy gorszą pamięć, mniej energii, słabszy nastrój. Tylko to wszystko jest pewna swego rodzaju generalizacja. Bo znajdziemy osoby, które mimo tego, że mają 50 czy 60 lat, wcale tak nie mają. Wręcz przeciwnie, czują się świetnie, mają świetne rezultaty. Więc teraz po kolei. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że Twoja masa mięśniowa jest bardzo mocno skorelowana z Twoją jakością życia i z tym, jak się będziesz starzeć. Tak dobrze słyszysz. Masa mięśniowa, czyli coś, na co przez wszystkie lata bardzo mało osób w ogóle zwracało uwagę. W większości osób kojarzyło się wyłącznie z kulturystami na siłowni. No nie, wręcz przeciwnie. Badania pokazują, że masa mięśniowa jest niezwykle istotna praktycznie w każdym elemencie naszego życia. Więc jeżeli chcesz mieć odpowiednią jakość życia, czyli starzeć się tak, że tylko i wyłącznie leci czas, a ty nadal wyglądasz świetnie i czujesz się świetnie, to trening siłowy i wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które pomagają ci utrzymać albo nawet wręcz przeciwnie, tworzyć hipertrofię mięśniową, czyli robić wszystko to, co może sprawić, że będziesz mieć więcej mięśni, będzie działać zdecydowanie na Twoją korzyść. Wyobraź sobie, że nawet mięśnie mają wpływ na Twoją pamięć. Naprawdę tak jest, więc zwróć na to uwagę. I jeszcze raz powtarzam, w praktyce, przynajmniej w Polsce tak jest, że im ktoś jest starszy, tym z mniejszym prawdopodobieństwem właśnie na przykład chodzi na siłownię. Powinno być zupełnie odwrotnie. Powinno być tak, że im ktoś jest starszy, tym powinien częściej na tej siłowni bywać, poświęcać tam 20, 30, 40 minut czy godzinę, w zależności od tego, ile mamy czasu, ale kluczowe jest, żeby te osoby się tam pojawiały, dlatego że właśnie dbanie o tą masę mięśniową jest niezwykle istotne, o tym bardzo mało się w ogóle mówi. Więc gratuluję Ci, że ten film oglądasz, teraz to wiesz, pytanie, co z tym zrobisz. Druga sprawa, zacznij jeść więcej białka.
czyli mięsa, ryby, podroby, owoce morza, orzechy, jajka. To wszystko może bardzo Ci pomóc w tym, żeby po pierwsze właśnie mieć więcej mięśni, po drugie, bardzo istotne, czuć większą sytość. No bo umówmy się, jeżeli ktoś ma problemy z wagą, mam tutaj na myśli nadwagę lub otyłość, no to dotyczy 60-70 przynajmniej procent ludzi w Polsce. Tak, dobrze słyszycie, 60-70% ludzi w Polsce ma takie problemy. No to okazuje się, że spożycie większej ilości białka może być bardzo często głównym rozwiązaniem tego problemu. Pamiętaj, że z jednej strony poczucie sytości jest niezwykle istotne, żeby się nie przejadać i takie białko albo właśnie spożycie błonnika będzie bardzo właśnie na to wpływało, że nie będziesz czuć aż tak bardzo głodu i będziesz szybciej się najadać, więc twoje posiłki powinny bazować przede wszystkim na białku. Wszyscy się skupiają na tym, czy jeść cukier, węglowodany czy tłuszcze, a ty się skup na tym, żeby jeść więcej białka i dodatkowo wybieraj sobie po prostu jedno z tych dwóch źródeł energii. Po trzecie, twój styl życia. Jeżeli pracujesz ciężko, nie masz w ogóle siły i tak dalej, twoje wieczory wyglądają tak, że po prostu już leżysz na kanapie i nie masz siły się ruszyć, to z jednej strony to w 100% rozumiem, ale z drugiej strony musisz pamiętać o tym, że wbrew pozorom, nawet jeżeli nie masz siły i przejdziesz się na przykład na spacer, który będzie trwał 10 minut, to się nagle okaże, że tej siły masz więcej. Paradoksalnie, im częściej będziesz taką decyzję podejmować, tym więcej energii będziesz mieć. Twój brak energii dzisiaj prawdopodobnie jest spowodowany tym, że tej aktywności fizycznej u Ciebie praktycznie w ogóle nie ma. Im więcej aktywności fizycznej masz na co dzień, tym więcej energii będziesz w sobie mieć. Więc jeżeli dzisiaj tej energii kompletnie nie masz, to staraj się o tym za dużo nie myśleć, tylko myśl o tym, co zrobić dziś jeszcze, żeby się trochę fizycznie poruszać, czyli wyjść na spacer, wyjść na trening, potańczyć, cokolwiek, co na ten moment lubisz po prostu robić. I to sprawi, że tej energii na co dzień będziesz mieć więcej. Druga rzecz, która sprawia, że nie masz energii, to jest prawdopodobnie stres, zarządzanie stresem, czyli to coś, o czym bardzo dużo rozmawiamy z naszymi podopiecznymi w strefie przemian. Jeżeli jesteś wykończony albo wykończona po prostu ilością swoich problemów, no to znowu to jest obszar, nad którym trzeba popracować. Bo wychodzenie z założenia, że tylko ty masz problemy, a wszyscy inni nie, jest błędne. Wszyscy, 100% ludzi na świecie ma problemy, tylko wszyscy różnimy się tym, jak sobie z tymi problemami radzimy. Wiadomo, że niektóre problemy są takie, że trudno sobie z nimi poradzić psychicznie i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale jest mnóstwo problemów, żeby nie powiedzieć, że 99%, z którymi możemy sobie dużo lepiej radzić, dużo łatwiej, które aż tak nie będą wpływały na naszą codzienność. To wszystko jest kwestia właśnie zarządzania stresem i emocjami. O tym będę też nagrywał inne filmy, więc oglądajcie po prostu systematycznie mój kanał. Jeżeli tego typu oczywiście tematy Cię interesują, to również zostaw mi komentarz. I ostatnia sprawa, jeżeli chcesz zacząć, to zrób sobie też badania. Po prostu, przynajmniej raz na rok powinniśmy takie badania teoretycznie robić krwi. Mało kto i tak nadal je robi, więc zrób te badania. Morfologię, krzywą cukrową, sprawdź sobie poziom cholesterolu, poziom hormonów. To wszystko, wiedza o tym wszystkim pomoże Ci też bardziej sprecyzować, który obszar trzeba bardziej zagospodarować, żeby mieć lepsze efekty. Więc wykonując te wszystkie rzeczy, które teraz powiedziałem, uwierz mi, że zdziwisz się już po kilku tygodniach, o ile lepiej można funkcjonować. I to nie jest moja opinia, to potwierdzają badania i zresztą nasi podopieczni. Spróbuj sobie to po prostu wdrożyć na 2-3 tygodnie i zobaczysz różnicę. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę pisz je w komentarzach lub na kontakt@strefaprzemian.pl, a osoby, które chcą ze mną, z nami współpracować w strefie przemian kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej serdecznie zapraszam poniżej link ze zniżką. Możecie sobie kliknąć i do nas dołączyć. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.